Staszku, bardzo się cieszę, że znowu możemy rozmawiać, bo dzisiaj chciałem porozmawiać o rzeczach, na których się znasz najbardziej, czyli o twoim zawodzie, o filmie, o tym przekazie, który jest przecież tak ważny, bo kształtujący to, jak my myślimy, jak myślą dzieci. No to, co dawniej kino przekazywało, dzisiaj Netflix, filmy, seriale. To wszystko chyba tworzy ten obraz świata, który wydaje nam się, że jest rzeczywisty. I właśnie chciałem zapytać ciebie o to, czy nie czujesz w tym fałszu, bo ja szczerze ci powiem, od pewnego czasu przestałem w ogóle oglądać filmy fabularne. Przestaliśmy oglądać seriale, tym podobne rzeczy. I ciebie chciałem zapytać, i co się dzieje w tym przemyśle filmowym, który przecież tutaj w Toronto jest bardzo taki prominentny. Mówiło się, że Toronto to drugie Hollywood, nie, niemalże. Bardzo ci dziękuję, Andrzeju, za tą kolejną rozmowę i bardzo się cieszę z tego, że mogę ten temat w ogóle z tobą omówić. Tak, nie dziwię się, że w zasadzie przestałeś już sporo czasu temu oglądać filmy i seriale telewizyjne, i ja tak na dobrą sprawę często własnym znajomym i kolegom daję ostrzeżenia, żeby właśnie jak najmniej oglądali, a przecież pracuję w tym zawodzie, wiesz? Także to jest dosyć może szokujące i może no, takie przykre, ale jest sporo ku temu powodów. Wiesz, dobrze, że zauważyłeś, że Toronto jest takim newralgicznym punktem, centralnym punktem produkcji filmowej i telewizyjnej. No to dlatego, że czytam gazety, tam jakieś studia filmowe się budowało, coś takiego, że to w tak, tym przekazie jest. Tak. No w tej chwili i to już od pewnego czasu, wiesz, Toronto jest najważniejszym na świecie w tej chwili punktem produkcji filmów i seriali telewizyjnych. Nawet nie Nowy Jork czy Los Angeles. W tej chwili to i nawet nie Vancouver na przykład na zachodzie Kanady. W tej chwili właśnie Toronto jest tym centrum. I w ogóle Toronto staje się taką forpocztą wszystkich takich najbardziej rewolucyjnych ideologii i zachowań, które są promowane na całym świecie. No właśnie, bo dla mnie to przecież wolny rynek jest, prawda? Czyli jeżeli ktoś robi film, to chce sprzedać. Chce, żeby jak najwięcej ludzi ten film zobaczyło. Czyli powinien jak gdyby no, potwierdzać te wartości, w którymi żyją ludzie. Czyli powinien odnosić się do tych problemów, które ludzie mają na co dzień. No, nie powinny to być filmy oderwane od rzeczywistości dnia codziennego. A one chyba coraz bardziej są. Nie powinny być, a właśnie wiesz, to jest takie podejście raczej człowieka laika, jeśli chodzi o ten zawód, bo właśnie wszystko w tym zawodzie jest jak gdyby ukartowane z góry. I nie jest to zrobione pod widza, tylko pod tych, którzy produkują dany materiał. Tych, co dają pieniądze, tak? Tych, co dają przede wszystkim tych, co dają pieniądze, ale też no, ale ludzi, którzy stoją za daniem, dawaniem pieniędzy. Bo właśnie jako laik myślę, no dają pieniądze, bo chcą zarobić, prawda? Bo ich nie interesuje na to, czy to będzie, nie wiem, film o tym, czy o tamtym, ale zarobią 20 milionów na zainwestowane tam, powiedzmy, 5 czy więcej. I w każdym razie... Zauważ, że to właśnie nie jest wcale... Nie, to nie tak? Nie tak, dlatego, że chodzi o to, że ci, co dają pieniądze, to nie są ludzie, którzy potrzebują zarobić. To są miliarderzy, którzy już mają tyle tych pieniędzy, że im chodzi o zupełnie coś innego. Wiesz, ludzie mówią o filantropii, że wiesz, jest jakiś bogaty mecenas sztuki i po prostu on bardzo chce, żeby jakiś utalentowany reżyser, czy utalentowani pani aktorka, czy ktoś tam inny wybił się w tym czy tamtym filmie i on przez to jakoś będzie miał rangę społeczną. Tu nie chodzi o to w żaden sposób. Tu chodzi po prostu o zupełnie coś innego. I to, co jest tym czymś innym,
to jest po prostu degradowanie ludzi. To jest po prostu dążenie do tego, żeby nie tylko z dorosłych, ale teraz już przede wszystkim młodzież i dzieci przyzwyczaić do wszelkiego rodzaju deprawacji. Tu już chodzi po prostu o to, żeby tak znormalizować to, co jest nienormalne, co zawsze było niemoralne, nienormalne, obsceniczne, wulgarne, to, co nawet nie aż tak dawno temu było po prostu rynsztokiem. Teraz jest to podane na pedestale i jest to przekazane z wiwatem i brawem i po prostu czynienie z czegoś, co jest w zasadzie czymś koszmarnym, robienie z tego sztukę. No ale po co? Ja zawsze tak z takiego chłopięcego zaciekawienia szukam w tym jakiegoś dna, prawda? Świetne pytanie, bo chodzi o to, że ludzie, którzy dają te pieniądze i którzy stoją za tym wszystkim... Po co ludziom rynsztok w głowach robić? Po to, żeby ludzi zupełnie zmienić, po prostu żeby zetrzeć z człowieka tak naprawdę jego człowieczeństwo, nadać jemu nowe zrozumienie, kim jest człowiek, czym żyje, po co żyje, po to, żeby tym człowiekiem odpowiednio kierować. Czyli najpierw trzeba wymazać starego człowieka, to co robiły wszystkie totalitarne systemy. Dokładnie, zlikwidować po prostu człowieczeństwo takie, jakie do tej pory każdy człowiek normalny znał i po prostu na tym zbudować zupełnie coś innego. A to, co jest tym czymś innym, jest doprawdy zastraszające. No, ale to mówisz o totalitaryzmie de facto, dlatego że to robił właśnie bolszewizm. No, budował tego człowieka sowieckiego, radzieckiego, który był zupełnie inny, wyzbyty tych wszystkich. Nie dziw się, Andrzeju. To samo robił hitleryzm, który budował nowego supermana, superczłowieka, prawda? Nie dziw się, Andrzeju, dlatego że cała ta ideologia, która kieruje się tym, czym jest film, to jest po prostu ideologia neomarksistowska. To jest neomarksizm w wydaniu, tak zwanym wydaniu społeczno-kulturowym. Czyli mamy do czynienia z czymś, że to, co było dawniej sztuką, mówiło się sztuka filmowa, no bardzo tam obraz, sztuka obrazu, kreowania tego obrazu, dzisiaj jest po prostu takim propagandowym młotkiem, narzędziem rozbijania starego człowieka, to znaczy tego starego tradycyjnego wychowania, starych wartości, tego nie zauważymy, a wręcz przeciwnie, to zawsze będzie utożsamiane z czymś złym, jeżeli w ogóle będzie wymieniane. Czy tak to jest w tych filmach? No zobacz Toronto w tej chwili. Zobacz Toronto. Jest to miasto ponad 5 milionach ludzi. Miasto, które epatuje niby bogactwem i różnorodnością i tolerancją. Różnorodność i tolerancja, jak najbardziej, tak. Multikulti. Tak. W najbardziej, jak gdybym, z najwyższej półki. Ale zauważ też, że może trudno właśnie to zauważyć, jeżeli nie pracuje się w tym zawodzie, że nie ma w tym zawodzie wśród najbardziej utalentowanych i najbardziej najczęściej pracujących operatorów obrazu, reżyserów, scenariuszopisarzy i wszelkich innych pracowników sztuki filmowej, nie ma w nich, i to stwierdzam z przykrością, w zasadzie żadnych praktykujących chrześcijan.
pomimo tego, że w tym mieście no, chrześcijaństwo mimo wszystko jest tutaj no jest największym... Jest to archidiecezja Toronto. Największym wyznaniem. No, w ogóle na świecie to jest największe wyznanie, ale... Tak, ale przyznajmy, że to są już statystyki, które nie mają nic wspólnego z tym, jak ludzie żyją. Z rzeczywistością życia ludzi. I tutaj no, też jest to sprawą niechlubną, ale prawdziwą, że w moim zawodzie tak naprawdę bardzo rzadko spotyka się kogoś, kto po pierwsze wierzy w Boga, po drugie jest autentycznie chrześcijaninem, a po trzecie katolikiem, który nie wypiera się tego, że jest katolikiem, no to naprawdę ja muszę z przykrością stwierdzić, że nie spotkałem się ani z reżyserem, ani z producentem. Dlaczego tak jest? Czy tacy ludzie są sekowani? Czy to jest kwestia doboru właśnie do tych produkcji, które... To jest niestety zlepek wszystkiego tego, o czym mówisz. To znaczy, z jednej strony jest już bezwstydne i bezwzględne odpychanie chrześcijan, zwłaszcza katolików, z pozycji, gdzie człowiek wierzący ma coś do będzie miał coś do powiedzenia, a po drugie jest ogromna jak gdyby samocenzura. Żeby w ogóle mieć pracę w tym zawodzie, trzeba być ogromnie ostrożnym, bo wszystkie instytucje związane z tym przemysłem są bezpardonowo antykatolickie. To znaczy tak, fundusze, które dają pieniądze na produkcję, związki zawodowe, które panują nad tym, jak wygląda praca, jak ta praca się odbywa, związki, które kierują w ogóle hierarchią pracowników na planie filmowym, oni wszyscy kierują się zupełnie wartościami antychrześcijańskimi, jeśli chodzi o najbardziej podstawowe sprawy moralne. Także w tej chwili, na przykład, kiedy ja dostaję co tydzień zawiadomienie, czy listę po prostu produkcji filmowych i telewizyjnych tak zwanego głównego nurtu przez związek zawodowy, czy w zasadzie to nawet nie jest o tyle związek, to jest tak zwany guild, który zajmuje się pracą ekipy filmowej, zwłaszcza jeśli chodzi o operatorów kamery, operatorów obrazu, to jest to już zupełnie instytucja, która zupełnie odbiega od wartości chrześcijańskich. Podam tylko przykład, że już na dzień dobry, kiedy dostaję taki e-mail, to nie jest on adresowany do per pan czy pani, tylko to są już teraz w zasadzie od jakiegoś roku, czy może dwóch lat teraz, już otwarcie, bo poprzednio no to było tak nie w e-mailach, ale w tej chwili to adresują nas per brat, siostra i krewny. Bo to jest po prostu jedno z tych nowych tak zwanych nazewnictw wziętych żywcem z ideologii homoseksualistów, czyli tych wojujących homoseksualistów LGBT. Mnie się to z masonerią kojarzy, LGBTQ
i tak dalej. Ale więc... to czy ty mówisz, że po prostu Kościół katolicki jest kojarzony z tym ancien reżimem, który trzeba zwalczyć, zniszczyć i wszystkie reprezentuje te stare wartości, Kościół, dlatego trzeba go sekować? Kościół jest i obezwładnić. Jest po prostu masowo mówię w tym sensie, że bez przerwy idzie przekaz, że Kościół, a zwłaszcza katolicy, to są ludzie nietolerancyjni, którzy rządzą się nienawiścią, którzy są przyczyną wszelkiego zła w społeczeństwie, przede wszystkim, i tutaj jeszcze teraz wchodzą nowe jak gdyby fale, przede wszystkim kieruje się rasizmem, przede wszystkim kieruje się przemocą wobec homoseksualistów. Podawane są już takie brednie. No właśnie, bo to jest o tyle ciekawe, że Kościół katolicki i w ogóle chrześcijaństwo jest przesłaniem miłości do bliźniego, głównym przesłaniem. Dokładnie to, ale zauważ, że w momencie, kiedy człowiek zaczyna używać słowa tolerancja, to jest to przykrywka, żeby nie używać słowa miłość. Bo w momencie, kiedy ma się do czynienia z miłością, to traktuje się człowieka z odpowiednim szacunkiem. A w momencie, kiedy przestaje się w ogóle myśleć kategoriami miłości i miłosierdzia i prawdy, to zaczyna się mówić właśnie tylko o tolerancji. A wtedy tolerancja to jest po prostu taka nalepka, pod którą kryją się wszystkie żądze, apetyty i jakiekolwiek po prostu wymysły, na jakie człowieka stać. I te wymysły są lansowane w przemyśle filmowym, między innymi po to, żeby właśnie przygotować grunt, tak? Jesteśmy na tym etapie rozwalenia wszystkiego, tak jak chcieli anarchiści. Najpierw potrzebny jest chaos, najpierw potrzebna jest dekonstrukcja tego, co było stare, żeby na gruzach tego starego porządku stworzyć nowy, wspaniały, lepszy, świetliste miasto na wzgórzu i tak dalej, nowy świat. To jest po prostu George Orwell już w tej chwili. Po prostu jest to tak zwane Ministerstwo Prawdy. Mm-hmm. To jest po prostu. No to widzimy, to się dzieje odjazd w Kanadzie. To jest zupełny odjazd. Że szerzy się nienawiść pod pretekstem walki z nienawiścią. Tak, i pod pretekstem sprawiedliwości. Więc dlatego tak trudno znaleźć w ogóle kogokolwiek, który jest praktykującym katolikiem i pracuje w tym zawodzie. Jest wiele powodów dla tego, że nie spotyka się w zasadzie reżysera katolika, nie spotyka się producenta katolika. Bardzo rzadko też spotyka się kogokolwiek na planie filmowym, który w ogóle ma jakiś respekt wobec religii katolickiej. Jeżeli już, a wiadomo, że chociaż Toronto jest ogromną archidiecezją Toronto, to znaczy tutaj mieszka bardzo dużo katolików, ale jest tutaj, tak jak wspomniałeś, jest to społeczność tak zwana multikulturowa, czyli zrównuje się wszystkie religie i w zasadzie tutaj panuje wiara, można to nazwać w taki synkretyzm religijny, ale to jest w zasadzie bardzo łatwo i w zasadzie już się to przeistacza w nihilizm. To znaczy nic nie ma tak naprawdę wartości, nie ma tak naprawdę jakiejkolwiek prawdy czy świętości, no bo ten ma taką, tamta ma taką, ktoś inny nie ma żadnej, a ktoś inny przedstawia coś, co jest po prostu zupełnie do góry nogami i ma się to traktować jako
wszystko na równej płaszczyźnie. Równorzędne. Równorzędne mając... No, temu służy nawet wychowanie w szkołach publicznych, które przedstawiają nam jeden dzień jest katolików, a inny dzień jest wyznania jakiegoś satanizmu, wika i tym podobnych rzeczy. Wszystko jest na jednakowym poziomie. Ale ja chciałem zapytać też o taką rzecz, no co robić w takim wypadku, bo mówisz, jest nas jednak trochę ludzi katolików. Czy my jednak zbyt łatwo nie oddalajemy pola, że nas jak gdyby wyparto z czegoś i my akceptujemy tę sytuację bycia wypartym. Czy tak tego nie postrzegasz? Znowu jako może ktoś, kto jest laikiem i patrzy na realia w pracy filmowej trochę z boku, może powiedzieć, no tak, no przecież co to jest, że dany operator, czy dany reżyser po prostu nie powie, słuchaj, ja jestem katolikiem i co mi zrobisz? Więc co ci zrobią? Nie będziesz już pracował. Stracisz pracę. I jeżeli człowiek się kieruje właśnie tylko tym, że praca jest najważniejsza, albo że zarobek jest tym wszystkim, dla którego żyje. I jeżeli zdaje sobie sprawę, jeżeli naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, że powiedzenie nie temu czy tamtemu równa się po prostu nie tylko utratą pracy w zawodzie, ale też jest zaproszeniem do tego, żeby być zlikwidowanym społecznie przez tych, którzy zajmują się tym zawodem. To znaczy, jeżeli wziąć pod uwagę może jakąś inną społeczność, gdzie może od dziecka człowiek ma inne wartości przekazane, to można wymagać od tego człowieka, żeby się tak zachował. Ale w momencie, kiedy tutaj już od dekad szkolnictwo, a jeszcze powiem media, bo media szkolą jeszcze mocniej, jeszcze bardziej dokładnie i jeszcze bardziej dobitnie niż jakakolwiek szkoła. Media, czyli również ten film, ale... Film, telewizja i wszelkie inne media, które są podawane drogą cyfrową. Ja ku temu mam tutaj ściągawkę, z której pozwól mi po prostu skorzystać, dlatego że jest tego materiału sporo, a chciałem ci po prostu przekazać, jak wygląda obecny stan nagradzanych filmów tutaj w Kanadzie. W tym, pod względem tych filmów, które zostały nagrodzone przez Kanadyjską Akademię Sztuki Filmowej i Telewizyjnej, tak się składa, że ja jestem jurorem tych, to znaczy tej Akademii, chociaż już od lat zrezygnowałem z brania udziału w wyborach. Kim są ci główni sponsorzy polityczni i finansowi? Więc jest rząd federalny, rząd prowincji Ontario przede wszystkim i też rząd prowincji Quebec, ale jednym z głównych pozarządowych, że tak to nazwijmy, instytucji są takie instytucje jak Netflix. Netflix ma ogromny wpływ na to, jakie filmy kanadyjskie są nagradzane. Poza tym jest kanadyjski fundusz medialny, w którym zasiadają ludzie, którzy są powiązani nie tylko
najbardziej wpływowymi mediami, ale też mają powiązania z rządem. Więc takie instytucje jak CBC czy CTV, czyli główni kanadyjscy producenci i nadawcy telewizyjni, nie są po prostu, nie mogą być jurorami bezinteresownymi, ale też są takie molochy jak na przykład Warner Media, gdzie króluje choćby HBO albo CNN, ale nie tylko te, bo jest w tym też Cartoon Network. Czyli mówimy o tym, że to są sponsorzy. To są sponsorzy, którzy mają naj bezpośredni wpływ na to, jakie filmy będą oceniane jako najlepsze pod każdym względem. W zasadzie już, jeśli chodzi o walory artystyczne, tak naprawdę nie mówi się już o nich, dlatego że to już jest teraz tematyka, gdzie trzeba by było naprawdę mówić o tym, czym jest sztuka. A to już jest jak gdyby najchętniej pomijane. Najbardziej mówi się o technologii, mówi się o technice, mówi się o sprawach, które są drugorzędne, trzeciorzędne. Czyli dożyliśmy takich czasów, kiedy po prostu, tak jak kiedyś w bolszewizmie, sztuka ma służyć rewolucji. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I ona to robi i robi to pierwszorzędnie. No bo myślę, że jest o wiele bardziej wpływowa niż w tamtych czasach. Jednak no, wszyscy mamy smartfony, wszyscy bardzo łatwo dotrzeć do naszych umysłów. Zauważ teraz, że ludzie myślą, że no ja nie oglądam nic takiego niebezpiecznego, przecież ja sobie tylko oglądam filmy dokumentalne, a to są przecież to są filmy zajmujące się prawdą. Więc ja w dużej mierze przez ostatnie 15 lat sporo pracowałem właśnie przy filmach dokumentalnych, ale też przy filmach telewizyjno-fabularnych i serialach fabularnych. Ale tylko mówiąc o filmach dokumentalnych, one są naprawdę zdominowane przez świat neomarksistowski. W filmie dokumentalnym nie pracują w zasadzie żadni artyści. Pracują wyłącznie dziennikarze. I to dziennikarze nie przygotowani gdzieś przez szkoły, które traktowały kiedyś dziennikarstwo jako docieranie do prawdy. Jako docieranie do prawdy i przekazywanie prawdy obiektywnie i prawdy obiektywnej na tyle, ile w filmie da się to zrobić. Nie, tu w zasadzie w przeważającej większości to są ludzie, którzy są, że tak nieładnie powiem, spreparowani przez CBC. Przez lewicę, przez tą właśnie... Zupełnie. Więc film dokumentalny przedstawia obecnie człowieka jako zarazę, człowieka jako gada, człowieka jako zwierzę, człowieka, który w najlepszym wypadku szuka czegoś obiektywnego, ale tak naprawdę to człowiek jest właśnie problemem, którego trzeba się pozbyć. Czyli to są wszystko takie eksploracje różnych tych ciemnych, złych, strasznych stron społeczeństwa. Nie tylko to, ale bo gdyby to tylko pozostało, oświetlało te ciemne strony, tak? Tylko, bo w zasadzie film jest też po to, żeby pokazać człowiekowi, gdzie błądzi, czego powinien się wystrzegać,
nauczać właśnie, czym jest dobro, czym jest zło i pokazać mu, właśnie jeżeli idziesz w zło, to tak to może się skończyć, tak to wygląda. Ale tu nie o to chodzi. Tu po prostu chodzi o to, żeby przewrócić w ogóle wartości dobra i zła do góry nogami. To znaczy choćby filmy o tak zwanej sprawiedliwości społecznej, gdzie nie ma ani sprawiedliwości, ani społeczeństwa, ani nic z tym związanych. Także filmy, które w ostatnim czasie zostały nominowane i nagrodzone właśnie, to są takie filmy, ja przeczytam po prostu nazwy po angielsku, tam gdzie będziesz mógł, to szybciutko możemy je tłumaczyć. The Free Ones, czyli wolni, Wandering, A Rohingya Story, więc od razu wiadomo, w którym kierunku to jest naciągane. Cheating Hitler, Surviving the Holocaust, czyli po prostu branie historii, i to jest produkcja kanadyjska, w zupełnie innym kierunku, o tym też możemy powiedzieć. Assholes, A Theory, film pod tytułem Enslaved, The Last History of the Transatlantic Slave Trade, w którym wielkim narratorem jest wielki aktor hollywoodzki Samuel L. Jackson. A propos, miałem zaproszenie do tego, żeby ten film współkręcić. Meet the Future, gdzie to nie chodzi o to, żeby poznać przyszłość, tylko mięso w przyszłości, ale to taka gra słów. She Walks with Apes. Być czarnym w Toronto. A film, który został nagrodzony, to Hockey Mom. To jest po prostu albo bagatelizowanie w ogóle życia dzisiejszego, problemów, z jakimi się boryka normalny człowiek w Kanadzie. W ogóle zauważ, że nie ma w tym zupełnie pojęcia ani rodziny, ani małżeństwa, ani dzieciństwa, ojcostwa, macierzyństwa. Nie ma w tym w ogóle jakiegoś oglądu na ani całokształt kultury, ani te punkty kultury, które są tak naprawdę tym, co dają człowiekowi jakąś nadzieję, czy jakąś naukę, autentyczną naukę o tym, kim człowiek jest, tylko wprowadzają lekcje, tak zwane lekcje ideologiczne, a to o rasizmie, zupełnie, i niestety, wiesz, to słowo się pojawia i ja nie mówię o tym, żeby nie wyszło tak, że ja tego słowa się oczepiłem, tylko po prostu jest taki natłok właśnie tematu rasizmu i tematu feminizmu i tematów homoseksualizmu, że nie sposób od tego uciec. Na przykład tak zwane lifestyle and reality programy pod tym. To jest po prostu jak coś, jak bolszewicka prawda i zwiestia, wiesz? Po prostu nie ma w tym ani krzty po prostu jakiejkolwiek reality, jakiejkolwiek rzeczywistości, bo to czy chodzi o rzeczywistość. Czy zdaniem to ma pokazywać ludziom, jak mają żyć, to mają, do czego mają aspirować? Tak, bo jest tutaj pokazywany obsesyjny narcyzm. Bezwstydne jakieś właśnie pojęcia feministyczne, rasistowskie. Wiesz, tych tytułów jest naprawdę sporo i to tylko, tak jak mówię, chodzi tu o te filmy nominowane.
Being Black in Canada, Black Change Makers, Big Brother Canada. Wiesz, jest masa programów kulinarno-kucharskich. Wiesz, bezpardonowa promocja dewiacji seksualnych. O tym to już jest, to wiesz, to można by rozmawiać godzinami. Bo praca w ogóle, zrobię taką dywersję po prostu, że praca w tej dziedzinie w tej chwili, to znaczy w filmie i telewizji, wymaga po prostu niebywałego oddania się modlitwie, po prostu niebywałego skoncentrowania się na tym, czym jest osobista wiara, bo żeby się nie dać wciągnąć. Bo wchodzi się po prostu w bagno. Staszku, byłeś, coś robiłeś konkretnego niedawno. Wykładałeś, uczyłeś? Tak, wiesz, jedną z tych rzeczy, które dało mi ogromną przyjemność i które uważam za coś niebywale potrzebnego, był udział w obozie filmowym dla młodzieży. To znaczy, ja niestety brałem udział zdalnie, bo nie mogłem pojechać, gdzie to się odbywało. A obóz ten odbywa się co roku od roku 2008 w Jacksonville na Florydzie. Prowadzi to i założycielem tego obozu jest katolik, aktor, ojciec, człowiek naprawdę niebywały. On to założył i prowadzi to wraz z kolegą, który jest reżyserem, który najpierw mieszkał i pracował długie lata w Nowym Jorku, też katolik, który z tych samych w zasadzie powodów zrezygnował z mieszkania w Nowym Jorku i wyjechał właśnie do... Czyli można starać się coś odwojować, można jakieś gdzieś wkładać nogę w drzwi. Można, ale nie wszędzie. Więc do tego jeszcze dodam jednego pana, bo muszę też podać imię i nazwisko, Brian Shields. Jest tym panem, który założył ten obóz. On prowadzi firmę pod nazwą Lumen Entertainment i ten obóz dla młodzieży jest pod nazwą Lumen Film Camp. Jest Richard Mauro, który jest tym reżyserem z Nowego Jorku. Jest też pan Stan Williams, który jest specjalistą od wielu lat. On jeszcze pracuje w Hollywood, czy dla Hollywood w dużej mierze. On jest specjalistą od scenariuszy. On jest takim lekarzem scenariuszy, to znaczy kiedy produkcja ma jakieś kłopoty z filmem i nie wiedzą, jak z niego wybrnąć, to on daje porady. No i od kilku lat ja się dołączyłem do tych zacnych ludzi i mam ogromny podziw dla nich, dlatego że oni robią coś, czego nie ma. To znaczy jest to obóz dla młodzieży, w zasadzie jakieś 18 do 20 młodych chłopców i dziewczyn jest nie tyle, że najważniejsze jest to, żeby przekazać, nauczyć ich profesji i robią to, no robimy to, że tak powiem, też niezgrabnie o sobie, no eksperci. To znaczy ludzie, którzy w swoich zawodach pracują już od paru ładnych dekad. Ale najważniejsze dla nich
i dla mnie jest wiara. To znaczy cała podstawa tego, co ci młodzi ludzie się uczą, jest bazowana na wierze katolickiej. I z tego też względu w zasadzie cała ta młodzież, która tam przychodzi, to są katolicy. Każdego dnia, obóz trwa 3 tygodnie, każdego dnia jest msza święta. Każdego dnia wspólnie na planie filmowym jest Anioł Pański. Każdego dnia wszyscy młodzi ludzie wraz z instruktorami mają przynajmniej 10 różańca. Każdego wieczora są modlitwy wieczorne. Więc można pracować i bazować na tym, co jest najważniejsze, bo ci młodzi ludzie wychodząc za każdym rokiem, kiedy wychodzą z tego obozu, to bezsprzecznie zdają sobie sprawę z wartości tych profesjonalnych przekazów, które dostali od nas, plus od innych ludzi, filmowców, takich jak szwankierzy czy elektrycy, którzy przychodzą też ze sprzętem i pokazują sprzęt filmowy, profesjonalny. Ale najważniejsze jest to, że oni dostają naukę tego, co jest najbardziej potrzebne dla kogoś, który pracuje w dziedzinie piękna, prawdy, marzeń, w procesie budowania przekazów dla nie tylko dla katolików, ale jest to dar, którym mogą się później podzielić na każdym planie filmowym, nie przez jakieś głośną ewangelizację, ale daje to im pewien sposób bycia na planie, przez który odważnie mogą głosić swoją wiarę. Nawet kosztem tego, że stracą pracę. A mi się też zdarzyło tak, że zostałem wyrzucony z pracy. Ale to już jest zupełnie coś innego. Tutaj podkreślam to, że... Czy można być kontrrewolucjonistą w tej rewolucji, w której no, wszystko jest zdominowane trzeba teraz? Trzeba być kontrrewolucjonistą, dlatego że w zasadzie mój zawód jest już... Zdarzają się filmy takie jak Unplanned. Zdarzają się filmy jak Unplanned. Zdarzają się filmy jak The Passion of the Christ. Są ludzie jak Jim Caviezel. Są ludzie jak Mel Gibson. Są inni ludzie. Ja jeszcze przytoczę tutaj mojego kolegę z Krakowa, który Mirka Krzyszkowskiego, który jest prezesem Fundacji Wiara i Prawda, z którym nakręciłem jego film, bo to film jego reżyserii, w dużej mierze jego produkcji i jego realizacji, jego montażu też, bo jest bardzo zdolnym człowiekiem. Ale są ludzie, też w Polsce. Czyli wiesz, ja bym to podsumował może naszą rozmowę w ten sposób, że właśnie warto być kontrrewolucjonistą, warto żyć według zasad, które się wyznaje. Nawet jeśli przegramy, nawet jeżeli nie odniesiemy sukcesu materialnego, finansowego, no to warto temu poświęcać życia, bo warto żyć dla wartości po prostu. Nie ma innej drogi. Wiesz, Andrzeju, że ludzie, którzy myślą inaczej, wystarczy spojrzeć na to, jak się mają moi koledzy, operatorzy obrazu tutaj, jak się mają ich rodziny,
jak się mają ich małżeństwa. Jeżeli kierują się tym, co przekazuje nam właśnie to tak zwane, przepraszam, te tak zwane władze, które jak gdyby są nad nami, jeśli chodzi o ten przemysł. Jeżeli się człowiek godzi na to, że właśnie będzie filmowcem amoralnym, no to wtedy tak, będzie bardzo dużo pracował, ale będzie siebie niszczył, będzie niszczył swoje dzieci, będzie niszczył cudze dzieci, wszelkie pojęcie małżeństwa, wszelkie pojęcie tego, co jest dobrem. Wiesz, nie trzeba długo czy daleko szukać. Wystarczy to właśnie, że jeżeli dzwoni producent i jedynie się pyta operatora, czy jesteś available, czy masz czas na to, żebyś przyszedł, nakręcił cokolwiek. I jeżeli filmowiec nie pyta się, o czym to jest, jaki jest przekaz, jeżeli nie ma w ogóle zrozumienia, można bardzo łatwo gorszyć ludzi, gorszyć dzieci, likwidować w ogóle pojęcie człowieczeństwa, zezwierzęcać po prostu ludzi i robić to naprawdę z premedytacją, bo jeszcze raz podkreślę, że kręcenie filmów nie odbywa się przypadkowo. Na każdym planie filmowym najmniejszy drobiazg, najmniejszy detal jest i widoczny, i przygotowany. Dlatego też z bólem patrzy się nieraz, jak się widzi obraz filmowy czy telewizyjny i natrętnie, nachalnie widzi się albo krzyż, albo na ścianie, albo jakiś krzyż na wielkim łańcuchu. U gangstera, który właśnie zamordował kogoś. U bandyty, albo ja tutaj, bo aż spisałem dokładnie, jest scena w ogóle, gdzie jest para kobiet uprawiająca nierząd, gdzie w tle na ścianie wisi wielki krzyż. Tych przekazów jest masa właśnie takich, gdzie profanuje się w ogóle wiarę, profanuje się Boga, profanuje się cokolwiek, co ma wspólnego z wiarą chrześcijańską. Nigdy nie widziałem, żeby tak samo działo się na przykład z jakimiś symbolami wiary jakiejś innej. Nie widziałem, żeby gdzieś w tle był jakiś znak mahometański. Nie widziałem, żeby gdziekolwiek był jakiś znak judaizmu. Nie widziałem, żeby gdzieś były jakieś elementy związane z hinduizmem, czy z jakimikolwiek innymi religiami, buddyzmem na przykład. Zawsze, gdy pokazywane jest jakikolwiek nierząd, jakiekolwiek bestialstwo, jakakolwiek wymyślna przemoc, czemu wkłada się wtedy symbole naszej wiary? Dlaczego widnieje albo ikona, albo krzyż, albo utożsamia się złoczyńcę na przykład z siostrą zakonną albo z księdzem? Dlaczego nigdy nie ma na przykład jakiegoś imama czy rabina, czy jakiegoś, nie wiem, kogokolwiek z innych religii? Na tym ma polegać tolerancja? Na tym ma polegać różnorodność?
Jeżeli chcemy mieć różnorodność polegającą na tym, że przedstawia się ludzi o innych barwach skóry i mówi się, że to jest różnorodność, a traktuje się ich po prostu jak bydło. To znaczy w tym sensie, że owszem, mają inne walory koloru skóry, ale zachowują się dokładnie jak pierwszej maści marksista. A jeżeli człowiek ma jakieś inne poglądy, to te poglądy są deptane. Więc a robi się to naprawdę bezpardonowo. Ja tylko wymieniłem te kilka filmów, ale nawet nie doszedłem na przykład do programów dla dzieci i młodzieży, gdzie jest po prostu nienormalność, szyderstwo. To są dla dzieci, nawet nie do nastolatków, tylko do dzieci przedszkolaków. Nie ma po prostu żadnych hamulców, żeby nie pokazywać albo dziwność, albo właśnie nie robić fetyszyzacji z narządów płciowych, żeby nie robić, nie podawać za normalne jakieś aberracje seksualne, nie mówić o tym, że to są po prostu sprawy, które w danej rodzinie, bo już wtedy rodzina jest zupełnie czymś innym, że w danej rodzinie może być tak, albo może być inaczej. Po prostu doprowadza się do tego w tej chwili, że dzieci i młodzież są tak seksualizowane właśnie przez filmy produkowane tutaj w Toronto. Dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży, że nawet patrząc na filmy, które są nominowane do nagród, jak Hotel Transylwania dla dzieci, What Lycidius Beneath, Hot Flash, Wypiek na przykład, to jest program dla dzieci, True and the Rainbow Kingdom, już nie mówiąc o na przykład takich programach jak Creeped Out albo Utopia Falls, gdzie promuje się Black Lives Matter otwarcie dla nastolatków. Riot Girls, gdzie w zasadzie jest wszystko. Jest homoseksualizm, wszelkiego rodzaju gwałt, jest zupełny brak pojęcia jakiejkolwiek normalności, po prostu transseksualizm, dziwność, utopia, perwersja. Wiesz, jeśli chodzi o już filmy tylko dla młodzieży, to znaczy nie tylko dla młodzieży, ale kierowane dla młodzieży, to już jest wszelkiej maści niemoralność, amoralność, wyobcowanie, wiesz, zupełnie nihilizm, absurd, wiesz, satanizm, i demonizm, bo tu już nie chodzi o to, że wiesz, że przedstawiane są elementy zła po to, żeby człowieka, czy właśnie młodą osobę, dziecko, czy nastolatka ostrzec przed tym. Tylko podawane jest to w formie czegoś atrakcyjnego, czegoś, które może, coś, co może młodego człowieka uwolnić, jakoś oswobodzić go z nakazów, przykazań, z opieki tego, co daje nam, po pierwsze, powinno nam dawać jakieś życie rodzinne, rodzice, ale z drugiej strony to, co daje nam poczucie wstydu. Po prostu
normalizuje się brak wstydu. Bo już w zasadzie, jak wiemy, wśród dorosłych ta normalizacja już poszła bardzo, bardzo daleko. Ale w tej chwili już dorosłym, że tak powiem, dało się spokój, bo już, jak to mówią, zamyka się stodołę, jak już... Już są obrobieni pod tym względem. Koń już dawno, wiesz, uleciał, ale tutaj wzięto się za młodzież. Tytuły są, no, Narco Leap, My Trans Journey, Canada's Drag, Kenny and Spenny, Pandemic, Drag Ball, Lockdown, Social Togetherness. Takie kpiny po prostu. To są kpiny. Endlings, Late Daters. Jeśli chodzi o komedię, no to już po prostu to już jest tylko multikulti i ateizm. I to jest kwintesencja globalizmu i neomarksizmu. To jest komedia kanadyjska w tej chwili. Trzeba wiedzieć o tym, że jest inne spojrzenie, ale ono kosztuje. W momencie, kiedy ty deklarujesz się za człowieka, który nie zgadza się z tym przekazem, jaki nakłada na ciebie film i telewizja. W momencie, kiedy ty wyłączasz ze swojego domu Netflix, a tak powinni zrobić ludzie, którzy, jeżeli by zrozumieli, kto prowadzi Netflix i jakie ma zamiary Netflix, to nie jest coś, co wiele osób powie, dlatego że my, pracując w tym zawodzie, nie mamy wielu opcji produkcyjnych. Tutaj z przykrością stwierdzę, że w zasadzie Kościół katolicki przestał być mecenasem już bardzo dawno temu sztuki. Każdy praktykujący katolik ubolewa nad tym, że w tej chwili, żeby nawet mieć najmniejsze wsparcie do produkcji filmowej czy telewizyjnej, czy takiej de facto niepodległej, niestety nie można liczyć na Kościół katolicki. I to jest bardzo przykre, bardzo bolesne stwierdzenie. Choćby nawet praca tych moich znajomych, którzy prowadzą obóz katolicki dla młodzieży, czy choćby fundacja Wiara i Prawda. Jakie ogromne kłopoty w ogóle są, żeby stworzyć najmniejszą produkcję, a są ludzie, którzy mają i zdolności, i ludzie, którzy mają przygotowanie i wiele lat stażu pracy. I w momencie, kiedy chcemy się zwrócić o pomoc, nie po to, żeby to była jakaś darowizna, czy po prostu jakieś żądania finansowe, tak jak bardzo często i bardzo bezwstydnie robi to artysta lewacki. Bo żąda od rządu, żeby mu dać pracę, na przykład nawet w czasie tych lockdownów. Większość artystów czuje się, jak gdyby im się należało, nam się należało wsparcie od rządu. A od rządu, czyli od ciebie, tak. od moich wszystkich znajomych i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Tylko stwierdzam z przykrością, że nawet w takiej archidiecezji jak Toronto, gdzie jest to archidiecezja naprawdę zamożna,
nie ma absolutnie żadnego wsparcia. Te kilka małych produkcji, w których uczestniczyłem tutaj, gdzie dokoptowaliśmy grupę ludzi, katolików, żeby coś zrobić, no to było bez wsparcia naszego kochanego Kościoła. Ale tutaj trzeba zauważyć, że sam Kościół w Kanadzie się tak zmienił i zmienił się już od tak dawna, że nie sposób jest w tej chwili mieć należyte wsparcie. Więc szukamy go nieraz bardzo daleko, albo no po prostu za granicą. A tutaj też chodzi o to, żeby nie uciekać zawsze z miejsca na miejsce, gdy sytuacja jest, że tak powiem, podbramkowa. Ale tutaj właśnie no, jest takie zaproszenie do osobistej modlitwy i do osobistego zastanowienia się dla może słuchających mnie gdzieś tam takich operatorów obrazu czy innych filmowców, katolików, że bez tego powiedzenia nie, nasze dzieci, a już bez wątpienia nasze wnuki, będą miały bardzo, bardzo mało dobrego czy prawdziwego do obejrzenia na ekranie. Także nadzieja jest w tym, że będzie jeszcze grupa ludzi, dla których właśnie nie ten zarobek jest najważniejszy, nie ta pozycja w ekipie czy w systemie produkcji, tylko właśnie jakieś własne poczucie tego, czym jest wiara dla siebie. Nie zaczynajmy gdzieś od kogoś, tylko nie będzie zmiany w tym przemyśle, jeżeli go tak nazwiemy, w tej całej machinie, ale jeżeli nie będzie zmiany w poczuciu, godności naszej wiary w życiu osobistym. Dziękuję bardzo, Staszku. Dziękuję, Andrzeju.